Biotechnolodzy nieustannie przesuwają granice tego, co możliwe. Na całym świecie trwają zaawansowane prace nad tworzeniem sztucznych organów przy pomocy biodrukarek. Badacze ze Stanów Zjednoczonych stworzyli w ten sposób ludzkie ucho, które następnie wszczepili młodej myszy w okolicy kręgosłupa. Okazało się, że sztuczny organ rósł wraz ze zwierzęciem. Już wkrótce będzie również możliwe wydrukowanie w pełni funkcjonalnych ludzkich płuc. Jak na razie naukowcy wydrukowali i przetestowali pęcherzyki płucne zdolne do pobierania tlenu z powietrza. Za pomocą biodrukarki stworzono także żywe serce, które pracuje identycznie jak ludzkie. Od prawdziwego różni je tylko wielkość. W tym dynamicznym procesie rozwoju technologii biodruku uczestniczą także polscy uczeni wspierani przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ich największym sukcesem jest stworzenie bionicznej trzustki, która może pomóc pacjentom chorym na cukrzycę. Pracami kieruje doktor habilitowany Michał Wszoła. Trzustka produkuje insulinę, hormon, który odżywia komórki naszego organizmu. Bez niego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Cukrzyca typu pierwszego to choroba, w przebiegu której dochodzi do wyniszczenia komórek produkujących insulinę. Chorują przeważnie osoby młode i początek choroby jest gwałtowny. Pacjenci odczuwają wzmożone pragnienie, niechęć do jedzenia i zmęczenie. Rozwiązaniem jest przeszczepienie trzustki. Niestety w Polsce ze względu na niewielką ilość dawców wykonuje się tylko około 40 tego typu zabiegów rocznie, natomiast osób, które wymagają tego typu leczenia jest około 10 tysięcy. Dlatego postanowiliśmy pracować nad drukowaniem bionicznej trzustki. Najpierw musieliśmy wyprodukować materiały, z których będziemy drukowali naszą trzustkę. Następnie musieliśmy stworzyć projekt 3D, jak taka trzustka będzie wyglądała. Dopiero potem mogliśmy rozpocząć druk. Bioniczna trzustka jest tworzona w biodrukarce. Zasada działania tego urządzenia niewiele różni się od mechanizmu zwykłej drukarki 3D. Maszyna nakłada kolejne warstwy tuszu według wcześniej przygotowanego projektu. Ten nietypowy tusz jest wykonany z żywych komórek i nazywany jest biotuszem.